Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do gry Kiki Kai Kai. Gra została wydana przez firmę Taito w 1986 roku, o ile dobrze spojrzałem w międzyczasie. O co w niej chodzi? To chyba nam najlepiej powie to demo, które widzimy w tej chwili na ekranie. Tak, 86 rok, firma Taito. Dobrze, co by nie przedłużać, wrzucamy sobie 3 kredyciki i rozpoczynamy naszą rozgrywkę. No, próbujemy. Po prostu trzeba to niszczyć. O! O! To zniszczyło chyba mnie tym razem. No dobrze, lecimy sobie dalej. O, silne teraz. Próbujemy dojść jak najdalej. O, jakieś takie dziwne teraz. No nic, idziemy sobie do przodu. Nie ma co się zastanawiać. Duszki. Wszystkich nie musimy przecież rozwalać. A co to było? Coś z tego wyszło? Ha, dziwna sprawa tajemnicza. A, to pluje we mnie jakimś zielonym gównem. No tak, mogłem się tego spodziewać. Dobra. Dobra, zebraliśmy, nie wiem co to było, jakiś pieniądz chyba. Jakaś monetka, o. Znowuż to zielone wylatuje we moją stronę. Ale mogę się cofać, patrzcie, to jest też zaskakujące. No dobra, próbujemy. O! Widzieliście? Jaka głowa na jakim tym? Nie no. A, tu mi się zamknęło, patrzcie. Z bossem teraz będziemy walczyć chyba jakimś... Aha, tu jeszcze muszę przejść, dobra. No to wchodzimy, zamyka się za nami, dobra. No i teraz dawajcie tego bossa. O! O! Co, koniec? I co, od początku mam zaczynać? No na to słuchajcie, by wychodziło. O, oj, nie, 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 tutaj nie chciałem. O, no patrzcie, jak się uwzięło na mnie to stworzenie. Za mną co leci. O, kluczyk, 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 cik, cik, cik. Dobra, ładnie. Nie, to jest jakieś dziecko, które za mną chodzi. Patrzcie. To jest jakieś dziecko. Chyba. No tak mi się wydaje. Dobra. Czyli my to dziecko musimy jakoś chyba obronić, ochronić, nie wiem. O, teraz ono uciekło od nas. Dobra. Próbujemy. Żeśmy napróbowali się. Aha, czyli zaczynam stąd. No dobra. Dziecka nie mamy tutaj. O, już mnie opluło. No, powiem wam, że będzie ciężko. Będzie ciężko z tą grą, bo... O, już jest ciężko. Bo zaczynamy od jakiegoś tam etapu, który żeśmy już w sumie przeszli. Tu się zamyka nam, a ten stwór jest taki, no, że nie ma żadnej bomby, nie ma żadnego niczego. Musimy uciekać przed jego pluciem. Ale jak za daleko jestem, to kurczę, ja nie rażę też go tym swoim strzelaniem.
Więc no średnio to jakoś mi się wydaje. O, widzicie? A, teraz to ja się nadziałem. No i niestety to było ostatnie życie. Ha, ha, ha. No, powiem wam, że słabo. Słabo. No nic, poćwiczymy. Może się w końcu uda nam przejść tego bossa. Będę zapierdzielał do przodu, żeby jak najwięcej życia zaoszczędzić. Nie będę się rozdrabniał na jakieś tam, wiecie... Może to jest jakaś metoda w tej grze. Nie? Piszcie w komentarzach jak coś. O, dorwało mnie. Dziadostwo. Ale... Lujka, dobra. Uciekamy teraz. Spierdzielamy, jak to się mówi. I w dół. Dobra. Jesteśmy. Tylko jedno życie żeśmy stracili. No i czekamy na pana bossa. O, widzicie? Jak jestem blisko niego, to mogę go strzelać, ale w tym momencie on może mnie opluć. Ja nie mam czasu na ucieczkę przed jego, że tak powiem, amunicją. Także no... Muszę chyba podejść szybciutko do niego i uciekać. Podejść? A, widzicie. Aj, aj, aj. On trzy te naboje, trzy, nie wiem. No teraz niestety się w niego władowałem. Dobra, dorzucamy kredycika i lecimy. Może nic nie będę mówił, skupię się na graniu. Będzie chyba z korzyścią. O! Oj, oj, oj. Ktoś tam wychodzi mi na żywopłot. A, dobra. Nie za dużo on pluje. O! Aj, aj, aj. Ostatnia próba. Jak się nie uda, to się nie uda. Oj. Niedobrze. No nie.
A. Ajajajajaj. Wpisu nie ma. No niestety. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się i zapraszam do kolejnych odcinków Retro Gier. Cześć.